Nazywam się Robert Dąbrowski z bloga Na Świat Win. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego wideobloga. Co prawda plan na dziś był nieco inny, ale na opowieść o Vermentino przyjdzie jeszcze czas. A po wizycie w dniu wczorajszym w naszym ulubionym winnym miejscu stwierdziliśmy, że musimy Wam opowiedzieć kilka słów na ten temat. Chodzi nam o winny garaż, o miejsce, dzięki któremu zaczęła się nasza miłość do Rieslinga. Kilka lat temu, na początku naszej winnej drogi, trafiliśmy do Wojtka Henschela. I dzięki niemu, dzięki butelkom od Weingut Steinmille, rozpoczęła się nasza przygoda z tym królewskim białym szczepem. Początkowo, jeszcze przed tą wizytą, nie wiedzieliśmy do końca, o co chodzi z tą odmianą. Próbowaliśmy kilku butelek, które nam zupełnie nie smakowały. A dzięki temu, że Wojtek namówił nas na spróbowanie win od Alexa Maya, poznaliśmy Rieslinga i w tym momencie jest to nasz koronny szczep. Szczep, którego pijemy najwięcej w ciągu roku, który kochamy, który uważamy, że jest czymś, co po prostu jest najwspanialsze, jeżeli chodzi o świat białych win. Jeszcze raz trafiliśmy do winnego garażu zupełnie przez przypadek, choć jak teraz na to patrzymy, to po prostu było zrządzenie losu. Podczas rowerowej wyprawy do Góry Kalwarii, przejeżdżając przez miejscowość Dobierz, zobaczyliśmy taki niepozorny znak, który informował, że za kilkaset metrów jest właśnie skręt do winnego garażu. Stwierdziliśmy, że okej, no to zobaczymy, co to za miejsce. Przyjechaliśmy i rzeczywiście to na początku wyglądało tak, jak się nazywało. To znaczy Wojtek w swoim garażu sprzedawał wina. Sprzedawał wina bardzo fajnie wyselekcjonowane, gdyż przez kilkanaście lat pracował w wielu niemieckich restauracjach. Dobrze znał tamten rynek, znał miejscowych winiarzy, wiedział, które butelki warto do Polski sprowadzić. Co więcej, co nas bardzo urzekło, co nam się bardzo spodobało, miał te butelki w bardzo rozsądnych cenach. To nie jest taki narzut, jak czasami stosują niektórzy importerzy warszawscy. Tamte wina były zawsze bardzo fajnie i zresztą to się nie zmieniło, są bardzo fajnie wyceniane. Widzieliśmy, jak to miejsce się rozwija. Początkowo to właśnie był tylko sklep z winami. Wojtek podczas którejś wizyty opowiedział nam, że planuje otworzyć w tym miejscu restaurację i to, co zaplanował, to zrobił. W tym momencie jest to właśnie restauracja, w której można nie tylko bardzo fajnie zjeść, bo kuchnia tam od dawna trzyma bardzo dobry poziom, ale dalej zaopatrzyć się w wiele fajnych niemieckich win. A co więcej, jest to miejsce bardzo magiczne. Miejsce, które jest przesiąknięte taką aurą, w której widać, że właściciele dbają o to, by goście czuli się komfortowo, by goście się tu dobrze bawili, by dobrze zjedli, napili się świetnych win. Wojtek jest osobą mega przyjacielską, zawsze otwartą, zawsze chętną do opowiedzenia o swoich winach. Stworzył podobnie myślący, podobnie zachowujący się zespół. Sam ma kilka psów, ma kilka kotów. Jest to miejsce bardzo przyjazne zwierzętom. Praktycznie kiedy tam nie przyjedziemy, to można spotkać jakiegoś psiaka albo kota, który się tam błąka i to jest coś fantastycznego. Pozdrawiamy Merlotkę. Tak, wczoraj, Sonię. Wczoraj mieliśmy okazję nawet właśnie przywitać się z jedną kotką. I to wszystko, ta atmosfera sprawia, że jest to miejsce, do którego naprawdę kochamy wracać. Kilkanaście kilometrów od Warszawy. Bez spiny, na luzie, zabieramy tam znajomych, zabieramy rodzinę. Dokładnie, można się totalnie oderwać, poczuć się jakby się zupełnie było w innym miejscu, a nie właśnie na przedmieściach Warszawy. W planach Wojtka jest wiele nowych pomysłów, wiele nowych inwestycji. Nie będziemy Wam tego zdradzać, bo on sam będzie pewnie chciał się pochwalić. Musicie tam zajechać i poczekać, aż Wojtek po prostu przysiądzie się do Waszego stolika i o tym wszystkim opowie. Tak, bardzo Was zachęcamy. Wiele osób, którym to miejsce poleciliśmy, wraca tam regularnie, a to jest, myślę, najlepsza rekomendacja. Już podczas tej wspomnianej pierwszej wizyty, mimo że przed sobą mieliśmy jeszcze kilkadziesiąt kilometrów do przejechania rowerami, zabraliśmy z sobą butelkę od Weingut Steinmille, którą później wieczorem... Ale to nie ta sama butelka. Nie, to nie ta sama butelka. Ale wieczorem, w tamten dzień w ramach nagrody, otworzyliśmy pierwszy raz tego Rieslinga. No i to było po prostu dla nas objawienie. Zobaczyliśmy, na czym polega magia niemieckich Rieslingów. Weingut Steinmille to jest 15-hektarowa posiadłość w Hesji Nadreńskiej, prowadzona przez Axela Maya, bardzo młodego winemakera i przedstawiciela 11 pokolenia rodziny, która od dawna się zajmuje winiarstwem. Prowadzi on bardzo fajną, ładnie skonstruowaną stronę internetową. Tak, ładnie widać, że się po prostu jest młodą osobą, zna się na tym. Ma bardzo spójny przekaz marketingowy, jeżeli chodzi o te wina, bardzo aktywny jest w mediach społecznościowych, a przy tym jest bardzo ciepłą, bardzo fajną osobą. Poznaliśmy go podczas Grand Prix magazynu Wino chyba 2 lata temu. Nad Mozelą spotkaliśmy go. Tak, a zupełnie właśnie chciałem o tym powiedzieć, że zupełnie przypadkowo, gdy byliśmy w zeszłym roku na festiwalu My to z Mozel i chodziliśmy sobie wieczorem po miasteczku, zobaczyliśmy
O, chyba znamy tego kolesia. I rzeczywiście szybko odgrzebaliśmy w pamięci, że to jest Axel. Podeszliśmy, przywitaliśmy się, zrobiliśmy sobie jakąś pamiątkową fotkę. Bardzo sympatyczna osoba. No i co już, mamy tutaj, co prawda, dzisiaj jego najwyższą etykietę, bo to jest Steinmühle Afderschnapp Osthofener Liebenberg, czyli wino z pojedynczej parceli w miejscowości Osthofen, skąd pochodzi Axel. Ale robią całą paletę win, począwszy od jednoszczepowych win, takich najprostszych, przez wina pochodzące z parceli z całej gminy, a właśnie potem najwyższe etykiety, które już pochodzą z konkretnej pojedynczej parceli. Robi wina musujące, robi wina takie bardzo w literowych butelkach, które świetnie nadają się jako wina piknikowe. Bardzo szeroka paleta, ale praktycznie każde wino, które próbowaliśmy od niego, daje radę, jest bardzo fajnie skomponowane. A zobaczymy, co znajdziemy w tej butelce. Butelka jest zamykana na zakrętek, a już mówiliśmy wam... Wow! Tego się nie spodziewałem. Ale chciałbym powiedzieć, że mówiliśmy wam, że ten sposób zamykania nie świadczy o niczym złym, wręcz przeciwnie. Wina, które są do szybkiego wypicia, mogą być spokojnie zamykane na zakrętki. No i to jest właśnie coś, co w Rieslingach kochamy. Wielu mówi, że mineralność to jest takie wydumane pojęcie i tak nie wiadomo, co za tym się kryje. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, co to jest mineralność, to spróbujcie właśnie sobie jakiegoś takiego wytrawnego Rieslinga, albo spróbujcie sobie po prostu tego Rieslinga. Tutaj nos jest bardzo mocno skoncentrowany, bardzo intensywny. Czujemy taką czystość górskiego potoku. Czujemy właśnie tą mineralność, przy czym no, dla każdego to może być troszkę inaczej wyczuwalne. My to zazwyczaj rozumiemy przez mineralność taką właśnie czystość, taką krystaliczność, taką intensywność, jakby się pocierało kamień o kamień. Ale do tego, co jest fajnego w tym winie, czuć też sporą owocowość, czuć trochę cytryn, czuć trochę zielonych jabłek. Czuć delikatne nuty naftowe, które z wiekiem będą się bardziej rozwijały. To i tak jest butelka z 2014 roku, więc co prawda ma już 4 lata, ale w przypadku Rieslinga to jest tak naprawdę nic. Ono się będzie przez kolejną dekadę spokojnie jeszcze rozwijało i te nuty naftowe, oleiste będą wychodziły na pierwszy plan. Troszkę ta owocowość będzie spadała. W ustach jest wino o bardzo dobrej kwasowości. Nie jest to taka kwasowość, jak w przypadku butelek choćby tutaj z Mozeli, tutaj zazwyczaj wina z Hesji Nadreńskiej są, jeżeli chodzi o kwasowość, dość umiarkowane, ale dalej ona tutaj jest zaznaczona. Wino ma fajną strukturę, ma delikatne ciało, które jednak w finiszu pokazuje taki rys kwaskowy znowu. Wino jest lekkie, orzeźwiające, świetnie się sprawdzi w jakiś cieplejszy dzień. Powinno bardzo fajnie zagrać do jakiejś lekkiej sałatki, do owoców morza albo do jakichś nie za tłustych ryb. Ja muszę się przyznać, że ja go lubię po prostu pić solo. To też jest zawsze bardzo dobre rozwiązanie. Wina, w ogóle wina od Axela są takie bardzo easy drinking, korzystając z takiego z angielskiego słowa. Jeśli więc szukacie w winie mineralności, to jest właśnie butelka, dzięki której możecie się jej nauczyć. Mała tylko uwaga, w międzyczasie Weingut Steinmühle zmieniło troszkę logo. Tutaj w tle pojawi się wam to nowe logo, więc jeżeli szukacie tych butelek, to nowsze roczniki będą już właśnie opatrzone tym nowym, fajnie zresztą wystylizowanym logiem. Zapraszamy was bardzo serdecznie w imieniu Wojtka do Winnego Garażu. Myślę, że to miejsce, jeżeli raz je odwiedzicie, to będzie stały przystanek na wielu waszych trasach. A przy okazji, jeżeli tam będziecie, to macie okazję właśnie spróbować win od Weingut Steinmühle, które dla nas stanowią taki archetyp niemieckich rieslingów, wzorzec metra. Tak niemieckie rieslingi powinny smakować i warto od takich win zacząć swoją winną przygodę. Na dzisiaj to by było na tyle. Bardzo ciepło się z wami żegnamy. Do zobaczenia.